Dzień dobry. Tuż przed startem rundy wiosennej rozmawiamy z trenerem Krzysztofem Chrobakiem. Panie trenerze, po rundzie jesiennej zespół zajmował 9. miejsce. Dla pana to sukces czy porażka? Mówiłem od razu po rundzie, że nie byliśmy zadowoleni z tego miejsca. Raz, że no jesteśmy klubem z taką tradycją, że no chcielibyśmy być zdecydowanie wyżej w tabeli. Zdawałem sobie też sprawę z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, że ten zespół też nie był, był budowany bardzo szybko i nie do końca może tak, jak chcieliśmy. Natomiast no, runda też pokazała, że jednak mogliśmy tych kilka punktów więcej ugrać, a prawda jest taka, że mając 2 punkty więcej, bylibyśmy na pozycji bodajże 5. Także nie byliśmy zadowoleni z tego miejsca. A jak oceni pan okres przygotowawczy? Czy wszystkie założenia zostały zrealizowane? Jeszcze nigdy mi się nie udało zrealizować wszystkich założeń i chyba jest to w ogóle niemożliwe, bo mamy jakieś tam plany bardzo ambitne i przeważnie są jakieś czynniki, które nam utrudniają realizację. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tego okresu przygotowawczego, bo dobrze zespół przepracował. Praktycznie zdrowotnie trzeba przyznać, że też nie mieliśmy i jakichś wielu urazów i chorób. Także ja uważam, że bardzo udany i mam nadzieję, że pokażemy to w rundzie wiosennej, że efekt będzie tutaj pozytywny. W ciągu tej przerwy między rozgrywkami rozegraliśmy aż 11 sparingów. Bilans to 3 wygrane, 3 remisy, 5 porażek. Jakie wnioski wyciągnął pan na podstawie tego, co pokazali piłkarze Polonii w tych spotkaniach? Jeżeli chodzi o gry kontrolne, to naszym celem było głównie to, żeby się konfrontować z zespołami mocniejszymi, czyli z wyższych klas. Graliśmy 5 gier z zespołami z drugiej ligi i to była dla nas najważniejsza rzecz. Wyniki nie do końca nas satysfakcjonują w sensie wyników punktowych. Najtrudniej wbrew pozorom nam szło z drużynami z naszej klasy rozgrywkowej. Natomiast te porażki były minimalne, ale 4 gry i to z tego 3 gry z zespołami wyższej klasy zagraliśmy dobrze, a nawet lepiej niż dobrze i to mnie cieszy. Także ogólnie punktowo na pewno może to nie wyszło idealnie, ale też z tych gier jestem zadowolony. Czy jest pan zadowolony z pracy, jaką wykonali zawodnicy na treningach w okresie przygotowawczym? Tak, zdecydowanie, już o tym powiedziałem, że jestem bardzo zadowolony z pracy, bo tak jak mówię, no, większość zawodników, można powiedzieć, że zaliczyła prawie wszystkie jednostki i również to, że no, oni chyba też to czują, że jest taka dobra atmosfera w zespole, oni też czują, że wyglądają dosyć dobrze, że gdzieś w tej chwili ta świeżość wraca również, bo jednak ta praca była spora i ja cieszy mnie też to, że nie mieliśmy jakichś poważnych urazów. Oczywiście no, zdarzyły się takie urazy, bo mieliśmy z Tobiaszem i praktycznie wczoraj na treningu Piotrek Maślanka, ale to są takie urazy, że już Tobiasz nam powolutku wraca i Maślanka też myślę, że nie będzie miał zbyt długiej przerwy. Pozostając w temacie kadrowym, no, w składzie Polonii nie nastąpiła duża rewolucja. Przyszło 4 piłkarzy, wszyscy już z jakąś przeszłością w barwach Polonii, a odeszło 3. Jak pan oceni naszą kadrę na wiosnę? W mojej ocenie to jest mocniejsza kadra, bo ci zawodnicy, którzy przyszli, to są zawodnicy, którzy już mają jakiś staż seniorski, ewentualnie dosyć poważny staż seniorski. No, można powiedzieć w ten sposób, że może nie mieliśmy takich mega, jakby się wydawało, wzmocnień, ale niewątpliwie zawodnicy, którzy przyszli, dają nam, podwyższają jakość, mamy wyższą jakość rywalizacji i widać to nawet podczas zajęć, że ta presja nowych zawodników, żeby grać w składzie, jest dosyć spora. Uważam, że to powinno zaowocować pozytywnie w sensie postawy w rozgrywkach. Dobrze, zapytam teraz o jutrzejsze małe derby Warszawy. Ma pan już w głowie wyjściową jedenastkę na ten mecz?
Tak, mam. Ta jedenastka została zmieniona, bo nie ukryłem, że przez 2 tygodnie, przez 2 sparingi przygotowaliśmy się do gry w troszkę innym składzie. W bardzo dobrej formie był Piotruś Maślanka. Wypadł nam niespodziewanie. No ale no cóż, takich sytuacji będzie dużo, więc już ten skład został przemeblowany. Zagramy w troszkę innym ustawieniu. Tak, ustawienie jest jak najbardziej już przygotowane, już było przygotowane, można powiedzieć, wczoraj po treningu. Na koniec wybiegnijmy troszeczkę w przyszłość. Które miejsce by Pana zadowoliło na koniec rundy wiosennej? Należy do ludzi ambitnych, więc nie ukrywam, że niewątpliwie pierwsze byłoby satysfakcjonujące w pełni, ale zdaję sobie z tego sprawę, że no mamy w tym sezonie takiego. W jakimś tam można pojęciu, biorąc pod uwagę organizację, siłę i tak dalej, troszkę murowanego faworyta, aczkolwiek to nie znaczy, że my będziemy jak gdyby odpuszczali, prawda? Niewątpliwie miejsce w pierwszej piątce uważam, że biorąc pod uwagę to dziewiąte, które zajmujemy, byłoby dla nas takim miejscem w miarę satysfakcjonującym. Dziękuję serdecznie za rozmowę i liczymy na 3 punkty w jutrzejszym meczu. Dziękuję i wszystkich pozdrawiam.